Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Konradowica, to jest kolejny Lejwon w odcinek z... No, oczywiście, Przejmio. Jest jedna prawidłowa odpowiedź ostatnio. Najpisz Lejwon w odcinek, ten 5. Hayward CEO, tak, Hayward CEO. Dzisiaj... No i ten... To ja mogę... Mam powiedzieć, zapraszam nas na mojego Discorda, który jest w opisie podany, będziecie dostawać powiadomienia o transmisjach. I ja sobie tylko załączę czat i przejdźmy do rozgrywki. Aktualnie mieliśmy się zajmować drugim terminalem. Ja liczę, że jestem na widoku drugiego piętra. Przyspieszę sobie czas. No ciekawe w sumie. Ktoś mógłby to trochę w sumie lepiej przemyśleć. Raz. I dalej też i tu. Już teraz mają wszędzie miejsce. To sobie siedzi dwóch biznesmenów. Co dużo to jest, nie tyle samolotów, co tu i tak latam. Czemu ty masz być opóźniony? Obocznik. Serio? Wszyscy przez to, że obocznik. Ciekawe rzeczy. Co się dzieje z tym boardingiem? Ci pracownicy nie nadążają przechodzić. Powiem tak. Jest to coś takiego jak... samoobsługowy punkt boardingu. Ja myślę, że tutaj przy każdym sobie można coś takiego dodać. No poczekajmy, aż to zbudują. Sprawdźmy sobie w ekonomii, czy jesteśmy na plus. Nie na minus. A, no budowa. Rozumiem. Nie wybudowamy to już? Tak, budujemy.
Więc jeszcze... A, to by się samo połączyło, nie wiesz. Mało się opuść na czynnie, no bo załadunek bagaża. Oni mi się do tej nie idę z tym bagażem nie wyrabiają. A teraz ciekawe czemu, no bo załadunek bagaża. Więc pytam, jak loty mają być zadowolone z moich usług, jak ciągle jesteś opóźniony. Teraz ten jest, czekam na ładunek bagażu. Nie chcę ciebie opuścić. Ale cisz bez bagażu. Tu przyjechał się popatrzeć, aż samolot wypychają. No ciekawe. No dobrze, ale nie o tym miał być w końcu ten odcinek już. Do budowania tego wielkiego portu lotniczego. Jak chcę tu to rozplanować? Na pewno będzie pas. Czy ja za mało zarabiam? O wiele. Już tu nie ma 4. Żeby się te samoloty wszystkie nie opóźniały. Ja zrobię wystarczająco. I one wszystkie są ciągle opóźnione. No właśnie. Tyle kontraktów, co ja tu mam. Teraz to się jakiś czemu bawarding. Można wyburzyć użytkowej broni, no. W końcu to tutaj chyba coś zostanie, to nie? Sobie to usuniemy w takim razie i zostawimy coś codziennego. Niech to się jeszcze ustawiało. W tą stronę mają być wypychane. Ale już teraz widzę, tego nie ma. O, bo dwie odlewarki to są. Na małych jest jedna, a na dużych jest... są dwie. W sumie na tańce 2, 3, 2 naraz od razu. No. Nie siedzimy i patrzymy się, jak mam lotnisko zarabia pieniądze. A to musi być to bardzo interesujące dla widza.
Ogólnie parkingi to są puste, nie wiem czy zauważyliście. Podziemne też. Ale czym to jest spowodowane? Pewnie tym, że im ceny podniosły. O, oprócz sprzątania samolotu, czemu za darmo sprzątaliśmy samoloty? Drodzy Państwo, tak nie może być. Za darmo będziemy sprzątać toalety za $5. No, ciekawa inwestycja. Nie. Mariana, gdzie ty się wybierasz? 18. A zero możemy zostawić. No więcej zarobimy na tych parkingach. Mamy tańsze, a więcej samochodów będzie na nich parkować. W prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali teraz za 1777, a laptop Asus dysk SSD teraz za 2099 zł. Media Expert. Nie, że nie idzie tutaj jazdy, powiem wam. Wiecie, czy na jadę czekam? Trochę tych robotników czeka i... To, no w sumie się... Nie, czemu? Jeszcze ma to już co? Bardziej. Ale czemu jest oczekiwanie? Parking. Prawie czekiny. Mardingi, a to jest. To jest wielki? Nie, to jest średni. Jeszcze jeden pomyś taki zmieści. Co wy powiecie na to, że tutaj jeszcze jeden taki? Już oni w teorii nadążają. Właśnie. Sklepy zamknęli. O, stoisko. Żywopłotów potrzebuję. 8 żywopłotów. Sofa. Dobra, dajcie mi tych. Budowa 50. Dzwonimy.
tej części sklepu nie będzie. Ja to potrzebuję dwie. I dwie. Dobra, i tu będzie ściana. I żeby ta kuchenka, lada ze stali. Jeszcze raz. Żywopłot. 5 stanowisk do gotowania. I 4 lady. Rzecz, które to są lady. Mam nadzieję, że nie to, co ja właśnie burzę. Dobrze, zburzyłem to. A nawet mi w ogóle nie trzyma. Czy 500 jest tylko na gotowanie? Czyli i 5 takich, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, macie nawet nową datę. To jest do gotowania, a to one się wtedy. Dobra, macie więcej tego. Macie jeszcze po jednej takiej. To będzie zlew. No. No i do stoiska z żywnością nie chyba. Okej. Jeśli to cię nie zrobimy. Są to jeszcze zamrażalki. Dobra, macie, żebyście mieli gdzie żywność przechowywać. Może w sumie bez tego. I ja cię tutaj miał być tam? Sofa mam do głowa, żeby iść. Teraz potrzebujecie 8 żywopłotów. Dobrze, będziecie mieli 8.
A już mi stać na pas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, idź. Mam tylko 145 metrów. Chyba potrzebują ludzi, no ale tylko... Balanger Jawolec. Mamże. Trochę, że wchłody ci tu to już pracują. Zresztą. No nawet on to jakoś idzie. A ja na tym doradnę. Oczywiście. Na tych salonikach już niestety nie. Ale nie to kiedyś można zamienić na jakiś nowy, mniejszy sklepik. Ale to nie jest temat na dziś. Dzisiejszym tematem, jak dobrze wiecie, jest budowa tej części, a już 20 minut odcinka przebiegają swoją drogą. Ale jest budowa dużego, betonowego bardziej po prawej stronie, dlatego, bo tu mam dane. Wprowadzić jeszcze jeden taki pas, oczywiście. Nie idźcie, panowie, budować. Mam nadzieję, że dostawa teraz przyjedzie tutaj, a nie tam. Gdzie jest nasza? To jeszcze nie jest nic naszego. Co on tutaj przywiózł ich, czy to? Nie wiem. O, to już taksówki stawią. A, oni sobie przyjeżdżają taksówkami po to, że na metrę. Rozumiem i tak, jakim sposobem oni tutaj dochodzą. Ciężko mi jest to pojąć. A już jakieś małe samoloty w dziwny sposób się opóźniają przez boarding. Ale czemu? Ci nam idą to w ogóle? Gdzie to jest? 22. Muszę wyciszyć telefonu. Wydawałoby się, że tutaj ten to jest planowy lot. No tam.
Czekam, może się sama zaczęło klikać. Dobra, jak tam już pas? Aha, budują. O, zbudowali. Patrzcie, jaki potężny kolos. Oczywiście światła podejścia. I puppy lights. Już jak widać poczwórne. Po tej stronie nie wybuduje. Ale uznajmy, że tu jest miejsce przyziemienia. Teraz do tego pasa musi być... Tak, to zdecydowanie musi być na 5 kratek. Ale tu będzie... Oje, morcz. Jakie to jest ogromne. Nie, to na pewno. A ile to ci? Ten milion. No i 400 tysięcy. Tak, jakieś 400 tysięcy. Ja tu sobie zrobię terminal i ja tu zostawię miejsce na to. Żeby tu ich lej było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Max. To będą też cztery. Dobra, jakieś to trzeba będzie logicznie rozplanować. Najpierw wyjazdy. Jest wyjazd z pasa startowego. Musi być podłączony. A, bo to są... Wielkie. No tak, bo jak tu są papi, nie, to musi być inaczej. Ulepszenia, zbuduj światła papi. Jeszcze lepiej tu, o.